Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną sobotę w naszych spotkaniach maryjnych w Litanii Dorotańskiej, gdzie się przyglądamy różnym imionom wezwaniom najświętszej Marii Panny. Rozpoczęliśmy już w zeszłym tygodniu sekcję takich sześciu wezwań, które określają Maryję różnego rodzaju pannami panno y, jakaś tam. Będzie dzisiaj panna nie jakaś tam, tylko panna bardzo wyjątkowa, bo będzie panna czcigodna, czyli jedno z imion, które myślę bardzo adekwatnie, tak jak każde, oddaje tą, kim, kim była Maryja. Chciałbym, żebyśmy się temu chwilę przyjrzeli. Dwie rzeczy takie główne, myślę, trzeba w tym zobaczyć. Pierwsza sprawa. Co to znaczy panna czcigodna? Y, to złożenie po polsku oznacza, że jest godna czci. Czyli w Maryi są takie rzeczy, są takie cechy i właściwości, które sprawiają, że można jej zupełnie spokojnie, i to jest należne temu, oddawać jej cześć. To jest oczywiście takie słowo trochę już archaiczne, dzisiaj nie mówimy czcigodny, a jeżeli mówimy, to czujemy taką myszkę troszkę. Ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy się mówi czcigodny księże arcybiskupie i tak dalej bo to słowo trochę nam się już tak zarchaizowało, ale yy, zauważcie, że Najświętsza Maria Panna sama o sobie mówiła oczywiście nie tym słowem, ale jakby w pewien sposób bardzo podobny. Jeżeli pamiętacie jej ma ma magnifikat, to mówiła, że odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. I też kiedy o niej mówiono, błogosławiona ty jesteś między niewiastami, ona to przyjmowała, jakby przyjmowała to słowo, że jest najbardziej wyjątkową kobietą, że jest w ogóle kobietą, którą będą pokolenia, czyli w ogóle tysiące, miliardy ludzi będą ją wysławiać i nie zawsze, kiedy sobie o tym myślę, to to jest takie zestawienie dwóch rzeczy w Maryi, które wydaje się bardzo sprzeczne, w sensie nam się wydaje bardzo sprzeczne. Bo z jednej strony Maryja była najpokorniejszą w ogóle chyba osobą na ziemi. Jak się patrzy na w Ewangelii, te wszystkie momenty, gdzie ona zawsze stoi z boku, zupełnie cicho, jakby godząc się na wszystko, co się wydarza, taka zupełnie... no właśnie, taka schowana jest za Panem Jezusem, a jednocześnie absolutnie z całą wolnością i z całym pięknem przyjmuje te słowa, że jest godna podziwu, że wszystkie pokolenia będą ją błogosławić, że jej łono jest błogosławione, które wydało Pana Jezusa, że ona jest błogosławiona między niewiastami i nie ma w niej sprzeciwu względem takich słów. I kochani, ja myślę, że na, na tym właśnie polega takie złożenie pokory, która nie jest pychą, a jednocześnie jest absolutnym docenianiem wartości tego, kim jestem. Moi drodzy, stworzył nas Pan Bóg. A to znaczy, że jest w nas dobro. Ja już wam to mówiłem w poprzednich odcinkach, też w związku z Maryją. Stworzył nas Pan Bóg jest w nas dobro i nawet jeżeli ono jest przykryte czasem różnego rodzaju złem, grzechem, niedobrymi rzeczami, czasem wręcz po prostu okropnymi, ohydnymi rzeczami, to nie chodzi o to, żeby udawać, że ich nie ma i się jakby wybielać i mówić nie, nie, ja i tak jestem cudowny, ale nie chodzi też o to, żeby pójść w drugą stronę, gdzie sobie mówimy, ja jestem śmieciem, jestem do niczego, ja się nie nadaję, jestem w ogóle... Pan Bóg nie powinien mnie stwarzać. To jest nieprawda. Prawda. Trzeba się nau nauczyć takiego mądrego rozróżniania w sobie tego, co dobre, i tego, co złe. Jeżeli jest tobie coś godnego rzeczywiście, no właśnie, obrzydzenia, a są takie rzeczy w nas, nazwij je. I, i to nie jest jakby żadna. Yy, jak, jak to powiedzieć? Jakby trzeba nazwać prawdę o sobie. Jakby to nie jest potępianie siebie, to nie jest odrzucanie siebie, tylko trzeba nazwać prawdę grzechu, który mam. Ale jednocześnie pamiętajcie, że prawda jest też w tym, co dobre. Więc nie może być tak, że skoro masz jakieś złe cechy, to cały jesteś zły. Nie. Masz też dobre cechy. Maria oczywiście była o, o tyle wyjątkową osobą, że ona tego dobra miała po prostu strasznie dużo i było strasznie dużo rzeczy, które można było w niej uwielbiać, ale kochani, każdy święty, każdy człowiek, który idzie do świętości, każdy człowiek, który szuka dobra, może to mu iść mozolnie i trudno i w ogóle z oporem i się może z tym męczyć i to może w ogóle być długotrwały proces, ale każdy człowiek ma w sobie te piękne i dobre rzeczy. I kochani, od, od tego tytułu, to jest jakby pierwsza rzecz, którą bardzo chciałbym, żebyśmy się nauczyli, od tego tytułu Najświętszej Marii Panny Czcigodnej trzeba się nauczyć, są w nas rzeczy godne czci. I też na przykład, kochani, kiedy patrzymy na innych, kiedy jakby mamy, nie wiem, kogoś bliskiego, kto na przykład robi jakieś złe rzeczy może, macie może jakiegoś męża, żonę, ojca, matkę, dziecko, brata, siostrę, przyjaciela, kto no, no zrobił złe rzeczy i może robi złe rzeczy. I teraz, znowu, nie chodzi o to, żeby ich nie widzieć i żeby ich nie nazywać po imieniu, ale też jakby nie przekreślajcie całego człowieka w związku z tym, że nasz robi może jakieś straszne zło. Ja wiem, że to jest trudno. Dlatego, że nam, jak dzieje się jakieś zło, jak ktoś robi zło, no to jakby rzutuje to na cały obraz tej osoby, jakby wszystko nam się nadpisuje tym złem. I to zrozumiałe, bo broń Boże, nie chodzi o to, żeby, no, żeby udawać, że tego zła nie ma. Ale z drugiej strony, nie można go skreślić całkowicie. Tam jest też dobro. I ta czcigodność to jest, myślę, w ogóle coś strasznie ważnego. Jakby. Każdy człowiek ma w sobie dobro, i myślę, że sztuką w ogóle chrześcijaństwa jest nieustannie dostrzega do, dostrzeganie tego, co jest mimo wszystko godne czci w drugim człowieku. Druga jeszcze rzecz, kochani, to czci godne, to jest w ogóle też ciekawe takie zestawienie, gdyby poszukać, że tak powiem, hebrajskich odnośników, jeśli to kojarzy z przekazaniem, czwartym przekazaniem, będziesz czcił swego ojca i matkę. I myślę, że to jest w ogóle podobny problem jak ten pierwszy, dlatego to warto na to spojrzeć z tej strony. Dlaczego? Bo na mamy czasem problem, kiedy ktoś jest, no właśnie, niedobry. Mamy na przykład złego ojca, złą matkę, którzy robią nam krzywdę. I wtedy przekazanie czci ojca czy czci matkę brzmi tak, no jak taka hipokryzja. Jak mam czcić kogoś, kto mi robi krzywdę? Tylko bardzo ciekawie to jest po hebrajsku wyrażone. Otóż tam, gdzie jest przykazanie, gdzie jest to zdanie, które mówi czci ojca albo raczej będziesz czcił ojca i matkę swoją, to słowo cześć, to jest inaczej chwała, to jest oddawanie chwały, ono jednocześnie oznacza ogromny ciężar. Czyli w takim sensie czasem dostrzeżenie w kimś czegoś dobrego jest ogromnym ciężarem. Mało tego. Czasem właśnie, jakby ludzie są godni, że tak powiem. Docenienia, dlatego, że sami noszą jakieś ciężary. I to, że się jeszcze nie poddali, nawet jeżeli to jest im bardzo trudno, im to idzie, i oni naprawdę sobie nie radzą, to, to jest w ogóle godne pochwały, że, że jeszcze sobie radzą. I oni, ja myślę, że też w takim kluczu, że czasem patrzymy na na siebie, na różne straszne, słabe rzeczy w nas. I oni, jeżeli z nimi walczymy, albo jeżeli je nosimy, my to uważamy za swoje przekleństwo, że ktoś ma jakąś bardzo trudną sytuację życiową, o której bardzo ona go upadla, ona go poniża, ona sprawia, że on się czuje. Jakiś beznadziejny, czuje się w ogóle po prostu jakimś wrakiem życiowym, jakimś po prostu wyrzutkiem, kimś, kto w ogóle nie ma prawa bycia i nie ma prawa do szczęścia, nie ma prawa do dobra, że, że powinno się go odrzucić, osądzić i tak dalej. Ale nosi ten ciężar, to jakby to słowo cześć oznacza, że to, że nosisz ten ciężar, to, że się z nim zmagasz, to, że się nie poddajesz, a nie poddawaj się, to to jest w ogóle godne właśnie czci w Tobie. To jest coś, co jest, co jest takim powodem do tego, żeby, żeby zobaczyć to Twoje zmaganie. Kochani, nie, nie wiem, czy jasno się wyrażam. Jestem przekonany o tym, że na sądzie ostatecznym Pan Bóg oczywiście na pewno wydobędzie i doceni w nas wszelkie dobro. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Mówiłem wam o tym w ostatnim kazaniu w niedzielę, że królestwo niebieskie między innymi polega na tym, że każde dobro, które wykonaliśmy, nawet najmniejsze, nawet najdrobniejsze, że Pan Bóg je nazwie, Pan Bóg je doceni. Pan Bóg je jakby pokaże światu. Pan Bóg, jakby on, on, ono nie odejdzie w zapomnienie, ono będzie jakby zobaczone. Ale jestem też przekonany, że na sądzie dokona się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, że Pan Bóg doceni i zobaczy wszystkie te trudy, które nosiliśmy, nawet jeżeli one były na przykład trudem zmaganiem się z własną słabością, z własną krzywdą, w sensie, jeżeli to robisz. Bo co innego, jeżeli, nie wiem, masz jakieś grzechy, masz jakieś słabości, masz jakieś wady i mówisz sobie, a, taki jestem, nie będę nad tym pracował, po prostu takiego, jak to mówią, takiego mi Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Nie, to jest droga donikąd. Ale jeżeli masz różne trudne rzeczy w sobie, różne słabości, różne wady i naprawdę pracujesz nad nimi, może ci to idzie jak po grudzie i może ludzie, którzy nawet patrzą na ciebie z boku, to sobie mówią, a on tam no, niby coś tam próbuje robić, ale cały czas jest taki zły, jaki był. I ktoś na przykład nie widzi twojego zmagania, jeżeli on, ono rzeczywiście jest, I ktoś tego nie widzi, to mam wrażenie, że Pan Bóg wszystkie te zmagania, te trudy doceni, że Pan Bóg je zobaczy, że może nawet nie wygramy wszystkich rzeczy, ale to, żeśmy nie poddali się i to, żeśmy się zmagali, to, żeśmy z tym jakby szli i nieśli ten ciężar, to jest, kochani, godne czci. I Pan Bóg, myślę, odda temu cześć też. Ja myślę, że Pan Bóg się lituje nad każdą taką sytuacją, że w Nim jest taka czułość i taka dobroć, że kiedy widzi nasze zmagania, to on na naprawdę je docenia. I tak sobie myślę, ta godna czci, czci godna. To nie oznacza tylko tego właśnie, że były w niej cudowności i piękna... Ja wiem, przede wszystkim to, oczywiście, że tak, żeby ktoś do nie pomyślał, że próbuje Matce Bożej odebrać piękna. Boże, tak pięknej i, i tak cudnej, i tak świętej, tak dobrej kobiety nie było w historii świata. Ale ta czcigodność może być też związana z pewnym trudem, z pewnym ciężarem. Na przykład wiecie, że ona czasem Panu nie rozumiała. Mamy tą scenę w tej świątyni. Gdzie on się gubi. Tam jest napisane, że ona z Józefem nie rozumieli, co on do nich w ogóle mówi. I może ona nosiła też taki ciężar, jakby niepojęcia go. I może to było dla niej jakimś też takim, takim trudem. Nie, nie, nie tylko radością rozpoznawania, ale takim też trudem zmaganiem się z poznaniem tego, kim on jest, co on robi, do, do, dokąd to wszystko prowadzi. Kochani, trud jego śmierci, który, który ona przeżyła. Pan Bóg każdy ten trud widzi jako czci godny. Jestem o tym przekonany zgodne czci. Dobra, może niech wystarczy tyle. Panna Czcigodna. Myślę, że bardzo, bardzo piękne imię na Świętej i Panny. I tyle niech na dzisiaj wystarczy. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy y, przypatrzeć się znowu trochę na świętszej Marii Panny i zapraszam oczywiście za tydzień na kolejne imię, na kolejną pannę, bo będzie kolejna panna. Y, ściskam was, pozdrawiam, dobrej soboty Wam życzę i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem pa!